To i witajcie, jestem Pan Dolar, a to jest kolejny odcinek na kanale Pan Dolar. VOT słuchajcie, jest ważna sprawa, jest to ważny odcinek, dlatego, jak rzadko proszę Was, aby, abyście obejrzeli ten film do końca, proszę o to już na początku, ponieważ bardzo mi zależy na tym. Ponieważ yy, nadchodzi reforma kanału, nie będę z Wami szczery, yy, dlaczego. Serie takie jak Rom Total War, Dying Light, mm, czy też inne gierki, nie bardzo przynoszą e, nowych widzów. Właśnie przynoszą puste subskrypcje w większości, ponieważ osoby oglądające inne gry e, po prostu nie oglądają innych filmów niż te pojedyncze. I głównie mam tutaj na myśli Ryotymy G oraz e, Crossouta, więc jak będzie wyglądać reforma. Zapytałem się Was na Facebooku Jaki styl kanału chcieliby widzieć moi najwierniejsi widzowie, czyli osoby które są na Facebooku Ponieważ te osoby najbardziej chyba zależyli na, na rozwoju kanału Więc tak, zapytałem się właśnie Was tutaj Jak chcecie aby wyglądał kanał Nowy styl czyli WOT plus nowe serie z WOTA Czyli tylko WOT i stary styl, czyli tak teraz. Czyli jakieś gameplaye, jakieś inne gierki. Jak widzicie, no dużo osób bardzo chce. Tylko WOTA. Aczkolwiek jest kilka osób, które również są inne gry na kanale. Szanuję zdania obu grup. Obie grupy postaram się, aby były ukontentowane z tego co zrobię. Mm, więc tak, co zrobię? Zamknąłem serię z Romy, ponieważ y, nie mogłem jej robić dobrze jakościowo. Y, bo musiałem nagrywać na laptopie, który po pierwsze ma, ma słabe mikro, a te mikro, którego, y, u, którego używam aktualnie y, nie jest. Y, y, la, z laptopem się nie chce łączyć, po prostu nie, nie działa mi w laptopie. A do tego są czarne pasy po bokach, co jest bardzo nieprofesjonalne i na pewno nie przyciągnie nowych osób. Zresztą ja myślę, że sami zobaczcie, są czarne pasy po bokach. Seria ma do tego bardzo małe zainteresowanie, więc po prostu postanowiłem, że zakończę tę serię. Ta to zakończyłem, bo mi się nie chciało po prostu grać, bo skończyłem już tą grę i nie bardzo mi się chce przychodzić tą samą grę od nowa. Więc to jest już moje lenistwo, że tak powiem. Yy, poziom trudności nie zmienił go na tyle, żeby mi się chciało w niego grać. Więc tak, reforma wygląda tak. Zakończyłem trzy serie z gameplayów już. Mm, jeśli chodzi o filmy to powróci World of Tanks poradnik. I powróci, nie w sumie moja dobra bitwa jest teraz. Powróci World of Tanks poradnik. I w sumie tyle, resta serii złota zostaje. W sumie jest około 5 live'ów w tygodniu. 3 live'y będą poświęcone WOTOWI, 1 RYOTY MYGY i 1 CROSSOUTOWI. Yy, tak to postanowiłem zaplanować, czyli 3 live'y z WOTA, 2 live'y z innych gierek. Yy, słuchajcie, właśnie większości widzów podejmowałem takie decyzje, aczkolwiek nie chciałem, żeby te inne osoby, które chcą oglądać inne rzeczy na, u mnie na kanale, e, Poczuli się pokrzywdzone. Więc będą miały też streamy z tych gier jak innych, nie tylko Złota. E, a do tego mm, pojawi się seria z gameplayu, a dokładnie z gry, w którą wczoraj zakupiłem. Jaką jest Medieval 2 Total War? E, którą będę mógł nagrywać już w dobrej jakości, w którą jeszcze nie grałem. Grałem w nią dwie godzinki, żeby ją przetestować. Ale poza tym nie grałem w tą gierkę, więc będzie mi się grało na pewno fajnie. E, więc myślę, że będziemy się razem tutaj dobrze bawić na tym kanale. I po reformie mam nadzieję, że zostaniecie tutaj. E, jeżeli komuś się zmiana nie podoba, może napisać o tym w komentarzu. Ewentualnie, jeżeli mm, naprawdę chciałby, tylko żeby były inne gry, żeby tego wota nie było. To, może tutaj kliknąć, odsubskrybuj i sobie pójść na inny kanał. Aczkolwiek fajnie byłoby, gdybyśmy zostali tą całą naszą rodziną, że tak powiem, tutaj na tym kanale. No ale cóż, Wasze zdanie szanuję. Możecie napisać w komentarzu, zamyślicie o tej reformie. Nie usuwam negatywnych komentarzy, możecie być tego pewni. Jeżeli komuś się coś nie podoba, może po prostu o tym napisać wprost. Ja chętnie taki komentarz przeczytam. A jeżeli będzie to kulturalne, to nawet mogę wdać się w dyskusję. Dobrze, tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka reforma jako tego przypadnie Wam do gustu i poprawi jakość kanału. Trzymajcie się, cześć.